witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Darek Owen. F1 Kooperacja. Niczapki mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Dzisiaj przed wami rajdowe wtorki właśnie na moim kanale. PS3, Liga F1 Classic Series, Liga PRL. Nie czapnij mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Najlepszy na świecie symulator Eurotrack. Zapraszam. F1 bez cenzury. Polska Liga. Pomykam. Nie ciągnij mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Już jednego nie ma.
Standing by. Zblokowałem cię? Nie. O, rozwalił się. No, już drugi. Mówię, to jest taki wyścig, trzeba go przejechać i tyle. No. Ty jesteś na softach czy na meda? Na softach. Ja też na Przestrzeliłem pierwszy zakręt. Kurde, nie wrażenie. Szkoda. Muszę wziąć więcej wachy, bo coś słabo oszacowałem.
There's only one lap of fuel remaining. So far, our fastest lap is a 1:39.7. All personnel be aware, car leaving. Minute to go. Just 30 seconds left in the session.
Kurde, no gdyby nie ten kierowca w Zamkowej. No, ja też tam straciłem. Kurde, straciłem tam sporo. Everything looks good on the power unit cycle, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Radar is clear. Weather is looking good for now.
Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Powodzonka. No, powodzenia. No kurde, o Jezu. Nie mam całego skrzydła, ktoś we mnie wjechał. No, rozwaliłem się, bo wiesz co, ktoś co nie, na pierwszym zakręcie mnie walnął i poleciałem w tą ścianę i całe przednie skrzydło miałem rozpalone. No, szkoda. No. Green flag. No to cześć. No siema. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags.
There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Okay, clear. Check your MFD for a new strategy option. Go, exit now. We're racing on the exit. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy.
Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Green flag. The gap to the car behind is 2.4 seconds. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. The stewards have now enabled DRS. DRS is now online.
Your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. A new strategy is available on the MFD. Check your MFD for a new strategy option. Complete, go now. That was our last stop. No more scheduled pit stops.
to car in front is 21.8 seconds. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Okay, gap ahead is 20.1 seconds. Thank you.
Our gap to the car in front is 3.1 seconds. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags.
The gap to the car ahead is 4.1 seconds. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Go, go, go!
up to speed now? Let's get some heat into those tires. There's 5 laps of fuel remaining. There's 3 laps of fuel remaining. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car, in this lap. Okay, clear. Thank you.
Okay, good work. Great pass. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. We've only got 2 laps of fuel left. We've been awarded a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. DRS has been enabled. DRS is now enabled.
Siemka. Witam, witam, jeszcze poczekamy na Myszajana. Chociaż też nie wiem, jak tam się wydarzyło pod koniec, bo tam chyba się zbugował Wojtuzek, bo tam chyba jechał jak gdyby jedno okrążenie, ale chyba tak naprawdę jak gdyby wcześniej chyba ten wyścig ukończył, więc nie wiem, jak tam się... Nie wiem, Wojtasek podobno swojego dampera, ale i tak to, co on zrobił na safety carze, się od tego odwołuje, więc jedną przewagi 10 sekund, a nie 5. No tak, bo znaczy ja szczerze mówiąc spodziewałem się tego, że tak może być, ale to... No. Czyli tego, żeby to się odwołał, czy tego, że on będzie bugował? Wiesz co, ja w ogóle nie mam pojęcia zbytnio o Wojtusku. Bardziej miałem taką myśl, że skoro nagle widziałem, że Wojtusek wyprzedza cię i nagle dostałeś 5 sekund kary za ignorowanie już tej flagi, to coś tam się wydarzyło. Coś takiego niefajnego. W czołowo trójkę, no to najpierw no, pytanie do zwycięzcy. Kasz, ty zdominowałeś kompletnie ten weekend w sumie, bo no, jak gdyby kwalifikacje, no to zdominowałeś na mila 39 i tam 39.0, no to to jest czas niesamowity. Czy wszystko ułożyło się po twojej myśli tak jak chciałeś, czy coś może mogło wyjść lepiej? Kwalifikacje mogły wyjść lepiej. Kwalifikacje mogły wyjść o wiele lepiej, bo pierwsze okrążenie miałem takie, żeby było, które okazało się i tak mocne. Drugie okrążenie poprawiłem się minimalnie i to takim okrążeniem koślawym, krzywym, że jeszcze tam było z 2,3 do durowania, nie? Więc kwalifikacje mogły być lepsze. No a wyścig mogło być lepsze trochę zużywanie opon, bo tył mi siadał, przodu miałem po 25, a z tyłu miałem 50. Więc naprawdę tutaj tylne opony się męczą. No jak z Femito zobaczyłem, że Femito zakłada medy drugie. Chciałem reagować, ale inżynier mi powiedział, dobra, jedź, dojedziesz na spokojnie, masz taką przewagę, że dasz radę, no a potem ten safety car. No i co, chciałem założyć softy generalnie, ale mi się gierka zbugowała, nie mogłem zmienić opon. Zablokował mi ekran na MFD na tym wyborze nowej strategii, więc założyłem po prostu medy, wymienili skrzydło, tam niechcący uderzyłem. No i co, ale udało się, odjechałem te 5 sekund, które jest niezasłużone, tak jak powiedziałem wcześniej. Chociaż tutaj byłeś, tak, możesz to powtórzyć, bo tutaj audio było wyciszone akurat. Ale całość? W sensie ten aspekt właśnie, co się wydarzyło z tym safety carem z swojej perspektywy. A, no generalnie jeżeli chodzi o safety car, to po prostu pojawił się safety car, szybka decyzja, żeby zjechać po softy. Tam Jeff mi powiedział nową strategię, kliknąłem ten przycisk tam przypisany i po prostu zbugowało mi gierkę na tym wyborze. Nie mogłem wybrać ani jednej, ani drugiej strategii, no i przy okazji też nie mogłem zmienić opon. Więc szybko mi wnili, bo nawet tak naprawdę nie wiedziałem, że mam uszkodzone. A opony, no niestety założyli mi drugie medy, bo tak miałem w głównej strategii, jakby tej, co gra mi dała. A nie softy, które chciałem założyć pod koniec. No ale tak jak właśnie też mówiłem, że będziesz się o tych 5 sekund odwoływał, więc chyba tak czy inaczej to nic nie zmieni. Więc... No raczej nie. Nawet gdybym się nie odwoływał, to i tak by nic nie zmieniło. Ale też no to było... Też takie trochę było dziwne zachowanie z perspektywy komentatora, jak tam sytuacja się z Wojtuskim i tak dalej. Więc... Ja nie wiem, co on robił w ogóle, nie wiem, co on próbował. Ja tak. W ogóle. Ja też miałem bug taki, że mi nie wyświetlało niczego. Nie wyświetlało mi na ekranie ani VSC, ani safety carów, ani właśnie tego, że musiałem oddać pozycję. Nic mi nie pokazywało, absolutnie nic. Widziałem tylko deltę, więc przez to tak naprawdę, że miałem inżyniera, który siedział na Smihubie, to tylko on mi mówił, że jest VSC, że safety car coś, bo ja tego nie widziałem, ja widziałem tylko i wyłącznie deltę. Nie wiedziałem, kiedy się kończy wszystko, nic, po prostu nic. Więc to też no udało się. Ale no to jest fajne i mam nadzieję, że za tydzień, nie wiem, jak tam jest tor, też będzie fajnie, można było powalczyć z przodu, bo muszę trochę punktów ponadrabiać. No dokładnie, ale chyba na razie skoczyłeś chyba na miejsce trzecie w generalce, z tego co mi się wydaje, więc... To super. Następnie no drugie miejsce, Dark Owen. To był całkiem dziwny wyścig, wydaje mi się, z twojej perspektywy, no bo prowadzisz w klasyfikacji generalnej. Kwalifikacje były całkiem dobre, bo czwarte miejsce, ale tak nie wyglądało, jak gdybyś walczył o podium w tym wyścigu. Znaczy no, kwalifikacje... Liczyłem na coś więcej. Ten ostatni przejazd był bardzo dobry, przynajmniej z mojej perspektywy, bo tam były dwa fiolety na pierwszym przejeździe, natomiast trafiłem na jakiegoś kierowcę w zamkowej. No wiadomo, jak kierowca reaguje, jak widzi kogoś w zamkowej, który stoi i nie jest duchem,
więc no myślę, że spokojnie te 30 było do zrobienia, więc no to był pierwszy cios, później McLaren, który no tam Femito przez to, że właśnie tam chyba 1/10 była raptem różnicy, więc przez to, że był przede mną, tak jakby no start poszedł tak jak poszedł, bardzo dobry atak od razu Aysemy na mnie w pierwszym zakręcie. Bardzo czysty, precyzyjny i praktycznie to troszeczkę spowodowało, że Kaszty i Femito zaczęli mi odjeżdżać na początku. No a później błąd z mojej strony, tak? Czyli zamkowa, dosłownie ułamek sekundy spóźniłem się ze zmianą biegu i strasznie mnie zarzuciło lewym przodem i po prostu no, uderzyłem, musiałem zmieniać na hardy, bo uważałem, że nie ma innego wyjścia, więc tak można powiedzieć, że do safety cara spowodowanego przez Jokera, za co mu bardzo dziękuję, bo tak naprawdę uratował mi tyłek w tym wyścigu. Joker i Alpine tutaj chyba cztery safety cary spowodowały, więc no. Znaczy była dziwna akcja, że miałem niezłego buga, jak był ten chyba przedostatni safety car, że no nagle Delta strasznie, znaczy miałem dużo miejsca jeszcze na zielonym w tym pierwszym sektorze i nagle zmieniło mi się na czerwono, więc spanikowałem i tak jakby u mnie się nagrało, że dwa razy powiedział ten sam komunikat o tej, że już Delta wracamy do ścigania, więc ja spanikowałem, bo miałem na czerwonym, więc nie chciałem PK, bo to już w ogóle musiałbym się chyba, nie wiem, wycofać. Natomiast Femito dzięki temu no, odjechał i Kaszli znowu na 2 sekundy, więc no tutaj już w ogóle nie było szans, bo jeszcze myślałem, że może się uda złapać za nimi w jakimś tam DRS-ie i dociągnąć, natomiast już po tym błędzie w zamkowej, no to wiadomo, że była porażka. No i tak to wyglądało z mojej perspektywy, no końcówka na ostro, nie wiem, mam nadzieję, że tam Aysemie nic nie zrobiłem, wydawało mi się z mojej perspektywy, że to był czysty atak, że zdążyłem po prostu się wcisnąć, tak samo przed Myszajana. No i goniłem Wojtuska, tak, no bo wiadomo, że widziałem tą jego karę i liczyłem na to, że po prostu, no do Kasztiego wiadomo, że nie było dzisiaj podejścia, tak, jeden jedyny błąd i te kwale i to niestety spowodowało, że nie mogłem z nim walczyć dzisiaj wyjątkowo. Chociaż trochę szkoda, bo tam była, wydaje mi się, szansa, żebyś tam zawalczył trochę właśnie, nawet to pierwsze miejsce, tylko właśnie dostałeś 3 sekundy kary. No niestety błąd na wyjściu, dokładnie, niepotrzebnie może wcześniej złapałem, zresztą mówię, no to jest tak specyficzny ten tor, tak jak Kaszty powiedział o tych oponach, dlatego ja wziąłem hardy, bo to co się działo na softach, praktycznie 3-4 kółka i rozbieżność między przednimi a tylnymi, a jeszcze starałem się dzisiaj właśnie dobrać jakiś lepszy setup, żeby tak się nie działo i nic to nie dało, więc... A na hardach właśnie o dziwo 21% z przodu, tam 23% z tyłu, więc... Nawet nieźle na tych hardach mi się jechało przez dłuższy czas. Ja generalnie jeżdżę na stopach Krutyja, nie? I on jest taki szybki, fajny, ale jest bardzo niestabilny czasem. Zwłaszcza na baku, jakoś tak, kurde, trzeba to wyczuć, żeby się nie ślizgać, naprawdę. Miałem problem na początku. No to Myszajan, w poprzednim wyścigu zająłeś 2. miejsce, teraz kwalifikacje były słabe, bo 8. miejsce. Ale skończyłeś na miejscu 3. No powiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy. No, kwalifikacje były bardzo ciekawe, bo gdy ja zaczynałem, to się okazało, że moja klawiatura nie istnieje. Gram na kierownicę, ale tam na klawiaturze różne ustawienia. No i zrobiłem tylko jedno okrążenie w kwalifikacjach, żeby była. Resztę czasu naprawiałem klawiaturę. Także były bardzo ciekawe. A wyścig, no fajny, no szkoda, ja niestety nie podziękuję Joker Magic Magikowi za tego safety cara, bo ładnie Darko Owenowi odjeżdżałem, a tu nagle ciach i zmiana opon i się skończyło. Także, no w końcówce no, już tam ci deptałem po piętoszkach, także wiesz. Nie, no jeszcze byłeś na twardych, to widziałem tam powolutku, ta przewaga rosła, mówię, jest fajnie, rośnie, no i safety car, no. O i jeszcze bardzo chciałbym zwrócić uwagę na jakiegoś pana, nie wiem, kto tam w T1 zrobił taki bałagan, że oj, fajne to było, bo to chyba pod sam koniec wyścigu wylądowałem, pod koniec stawki na samym, po samym T1. Chodzi o obrót tego na pierwszym zakręcie, czy?
A nie, nie, ktoś, znaczy, ktoś tam w pierwszym... ktoś tam się władował w kierowcu. Władował się strasznie. Dobra. Tak, także tam bez hamowania ktoś poleciał po prostu. No, także we mnie wjechał, potem ja w kogoś. Ach, tam był ładny karambol taki, te jeden. A, jeszcze no i tak to wyścig fajny. A dlaczego takie ostatnio wysokie pozycje? Bo zaczęły się tory, które lubię, a skończyły się wszystkie Portima, Imole i inne. I to dlatego, bo no niestety jakoś z tamtymi torami dogadać się nie mogę. Dobra, no to jak akurat mówimy o torach, no to pytanie jeszcze ostatnie do każdego z kierowców. No kolejny tor to jest tor Katalonii w Barcelonie. Zacznijmy od może każdego. Czy lubisz ten tor i jak się czujesz na tym torze? Hiszpania. Nie wiem, kurde. Już chyba i mole wolę jechać, nie? Nie, no tor jest sam w sobie git, tylko po pierwsze ta jedna szykana chyba każdy wie, o którą chodzi. Jest ciężka, tak powiem. Setup mam. Czas mam dobry, nie, dobra, czas nie mam dobrego, nie umiem ten zrobić dobrej czasówki, więc na kwalifikacjach pewnie pozasysam troszkę, ale na wyścigu mam nadzieję na lepszy wynik, jakiś fajny comeback może. Nie, no Hiszpania, neutralny tor. Nie jestem w stanie określić wyniku, bo tam też w miarę łatwo się wyspinować, także zobaczymy za tydzień. Interkołem? Znaczy ja tor lubię, aczkolwiek tak jak powiedział Kaszli, no... Te jeden, te dwa to są takie miejsca, gdzie trzeba bardzo uważać. Bardzo łatwo wyspinować. Oczywiście szybka szykana, gdzie naprawdę ciężko czasami przewidzieć w ogóle, co się stanie, bo czy jadę na czwórce, czy jadę na piątce, czy czasami na szóstce nawet próbowałem przejechać, to i tak spiny można było łatwo zaliczyć, ale lubię i chyba też z Kasztym chyba kiedyś tam ścigaliśmy się na tym torze, więc... Ale to chyba na 20 jeszcze, nie na 20. Chyba tak, tak 20, mi się wydaje, no. ale coś pamiętam, że a na 20 ten tor był łatwiejszy według mnie. No dużo, no ale będzie dobrze, no wiadomo, no może kwale lepiej pójdą. No szkoda mi Femito, bo naprawdę no, widziałem tą akcję, wyjechałem praktycznie za nimi i podejrzewam, że bez problemu dojechałby na drugiej pozycji dzisiaj. A właśnie, Angelo, ty komentowałeś, pytanie mam. Jak Femito mi tam siedział pół sekundy cały czas, przez kilka dobrych okrążeń i potem nagle zaczął tracić, on był uszkodzony czy po prostu tempo stracił? Wiesz co, on miał bardzo mało baterii, bo to miałeś w okolicach 30%, on miał tam bardzo, bardzo mało i najwięcej, no, tak. Znaczy najwięcej zyskałeś z tego, że on chciał ciebie wyprzedzić i potem do tego miałeś ty DRS, on nie miał DRS. Tak, ja bo przejmowałem. Zyskałeś ponad sekundę i dzięki temu no już miałeś tą przewagę, że to... No ale potem on sekundę na okrążenie tracił, tak wydawało mi się, nie wiem, że chyba się uszkodził, tak, aż tak by znaczy, tempo stracił. On miał kompletnie mało RS-u też, ale też co jest ciekawe, że na zakręcie ostatnim w sektorze drugim, nie tym jeszcze do wjazdu na tej długiej prostej, zyskiwałeś mnóstwo czasu. Tak, tam tak. Tam zawsze więc tam dwie dziesiąte. Dziesiąte no. To jest setup Krutyja, panowie. Tak, dokładnie. Potwierdzam, bo ja akurat wziąłem inny i pierwsze dwa sektory były moje, ale ostatni niestety Kasztiego. Dobra, Myszajan jeszcze, jak się czujesz w torze w Katalonii? Bardzo to lubili. W przeciwieństwie do Katalonii uważam, że jest w tym sezonie lepszy niż w tamtym. W tamtym to zawsze miałem problemy z przegrzewaniem opon i o wiele bardziej spinowałem w tamtym roku niż w tym. W tym mi się o wiele lepiej. Także ja bardzo. Przegrzewaniem opon tu jest właśnie problem. A właśnie mnie, nie wiem, mi się tu nic nie przegrzewa, a w tamtym roku miałem straszny problem. Jeździłem po tym torze jak po lodowisku. A teraz jest bardzo fajnie. I lubię. To ciekawe, bo w 20 tak naprawdę setup polegał na tym, że dajesz ciśnienie minimum i chuj jedziesz. No, to znaczy tam różne były kombinacje, niektórzy z jednej strony więcej trochę powietrza dawali, niektórzy, no, różnie było. Ale ogólnie Katalonię bardzo lubię. No dobra, no to tyle. Miejmy nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Też mam taką nadzieję. No i... No i to i na razie i no. No dobra, na razie. Do zobaczenia za tydzień, no. Dobra, do zobaczenia chwilę. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. F1, no operacje.
ciągnij mi się lewy, no bo tego nienawidzę. Dzisiaj przed wami rajdowe wtorki właśnie na moim kanale. PS3, Liga F1 Classic Series, Liga PRL. Nie ciągnij mi się lewy, no bo tego nienawidzę. Najlepszy na świecie symulator Eurotrack. Zapraszam. F1 bez cenzury. Polska Liga. Pomykam. Nie ciągnij mi się lewy, no bo tego nienawidzę. Welcome in my destiny.